Regionalna Izba Obrachunkowa ustaliła budżet dla Mysłowic. Powód? Projekt na ten rok przygotowany przez prezydenta nie uzyskał poparcia większości radnych. Argumentowali, że jego przyjęcie oznacza dalsze zadłużanie miasta. Projekt negatywnie zaopiniowała też wcześniej Regionalna Izba. Problem w tym, że urzędnicy nadzoru finansowego zabezpieczyli w mieście pieniądze na obligatoryjne wydatki, ale o inwestycjach nie ma mowy. Podobnie jak o unijnym dofinansowaniu. Na co Mysłowice będzie stać? A na co zabraknie pieniędzy, sprawdzała Fatima Orlińska. Okazuje się, że stać na niewiele poza podstawowymi wydatkami. Jak mówi prezydent, wskutek nieodpowiedzialnej decyzji radnych ucierpią nie tylko mieszkańcy Mysłowic, ale i inwestycje, które były planowane, a na które miasto miało pozyskać wielomilionowe dofinansowanie zewnętrzne. Są to opłakane skutki dla miasta, ponieważ wszystkie programy społeczne, wszystkie programy kulturalne, sportowe, które były realizowane przez wiele lat przez miasto, tworzone, nie zostały ujęte w tym budżecie, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa tylko wydaje zgodę na wydatki obligatoryjne, czyli na wynagrodzenia, na pochodne od wynagrodzeń, na podstawowe rzeczy, na które nakłada ustawa na miasta, na realizację tych podstawowych ustawowych zobowiązań. Rada Miasta może zmienić w każdej chwili budżet, już z powrotem przywrócić rzeczy, które chce realizować, ale jak widzimy w mieście polityka jest ważniejsza od zdrowego rozsądku. Tu się nikt nawet z mieszkańcami nie liczy. Za przyjęciem budżetu głosowało tylko 4 radnych, 16 głosowało przeciw. To już kolejny raz, kiedy decyzją Rady Miasta w Mysłowicach finansowania wydatków na bieżący rok nie udało się zatwierdzić. Jak podczas styczniowej sesji argumentowali radni, mieli zbyt mało czasu na zapoznanie się z projektem. Państwo mówicie tak, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu emisji obligacji. Czyli krótko mówiąc, dalej Państwo proponujecie zadłużanie miasta na kwotę 43 miliony złotych. Pytanie jest takie, jaki mniej więcej byłby koszt finansowy pozyskania obligacji na kwotę 43 milionów, biorąc pod uwagę, że no, ci, którzy potencjalnie byliby zainteresowani tymi obligacjami, no widzą, jaka jest sytuacja finansowa miasta i czy w ogóle jesteśmy w ogóle w stanie wypuścić tak dużą ilość obligacji, czy będą chętni. Przygotowany przez prezydenta projekt uchwały budżetowej, a dalej sytuacja, w której to Regionalna Izba Obrachunkowa decyduje o tym, jakimi środkami miasto będzie dysponowało w bieżącym roku, budzi niepokój kontrkandydatów obecnego włodarza miasta w nadchodzących wyborach samorządowych. Jednoznacznie prezydenta wskazują jako odpowiedzialny za nieuchwalenie budżetu, choć Regionalna Izba Obrachunkowa w uzasadnieniu decyzji pisze o niedopełnieniu przez organ stanowiący obowiązku uchwalenia budżetu. Prezydent w ciągu ostatnich kilku miesięcy poprzedniego roku proponował radnym zaciągnięcie kolejnych kredytów na w sumie 66 milionów złotych. Nie był w stanie rzeczywiście przedstawić realnego budżetowania tak naprawdę obligatoryjnych wydatków. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero po takich naprawdę wnikliwych pytaniach radnych okazało się, że z początkowych troszkę ponad 100 milionów na oświatę, ostatecznie do Rio zaproponowano budżet 171 milionów na oświatę. Tymczasem Rio, patrząc z perspektywy wyłącznie wydatków obligatoryjnych, obliczyło, że na oświatę w Mysłowicach potrzebnych jest 216 milionów. Regionalna Izba Obrachunkowa bierze sprawy w swoje ręce wówczas, gdy jednostka samorządu nie zrobiła tego w ustawowo określonym czasie. Wtedy stanowi to zastępcze ustalenie budżetu, a nie pełni roli uchwały budżetowej w pełnym jej zakresie. Prezydent miasta uważa, że działania i decyzje radnych podyktowane są premedytacją i próbą zniechęcenia potencjalnego elektoratu przy okazji zbliżających się wyborów.